Stara zasada giełdowa mówi: kupuj tanio, sprzedawaj drogo, a tak się składa, że producenci gier to jeden z najsłabszych sektorów na polskiej giełdzie, obok którego Hoss'a praktycznie przeszła bokiem. Dlatego dzisiaj poruszymy gorący temat i porozmawiamy o tym, dlaczego sektor gamingowy może wrócić do łask inwestorów, i to jeszcze w tym roku. Przedstawię Wam pięć Moich argumentów na temat tego, dlaczego moim zdaniem sektor gamingowy ma najgorsze za sobą. Przy czym dam tutaj gwiazdkę, że głównie interesują mnie spółki, które produkują gry no, na te komputery stacjonarne. Sektor związany z grami mobilnymi, wyłączamy z tego obszaru. Zacznijmy może od tego, że po prostu akcje producentów gier są tanie, jeżeli sobie popatrzymy na indeks Wig Games, nawet po tych ostatnich zwyżkach, no to okazuje się, że on jest mniej więcej 50% poniżej szczytów z 2020 roku. No to jest ciekawe, bo wiemy o tym, że praktycznie wszystkie inne Podstawowe indeksy polskiej giełdy są na historycznych maksimach. Na historycznych maksimach jest i Iwik, i Mwik, i Swik 80, więc jeżeli porównamy te zestawienie ze sobą, no to po prostu ten sektor gamingowy jest tani. On jest też tani, jeżeli sobie popatrzymy z perspektywy takich. Wycen, y, poziom gotówki do kapitalizacji spółki. No, na polskiej giełdzie być może nie mamy aż takich ekstremalnych przypadków, ale na światowych rynkach są spółki, które, y, gamingowe mam tu na myśli, które są wyceniane na gotówkę w kasie. Więc ta wycena y, względem generowanej gotówki i w ogóle gotówki, jakie posiadają. Spółki jest niska. No, na polskiej giełdzie bez trudu znajdziemy spółki, które w 20% pokrywają swoją kapitalizację gotówką i są w dość zaawansowanym etapie, jeśli chodzi o produkcję. Ogólnie rzecz biorąc, prawda jest taka, że najbardziej przecenione są te małe spółki. No, ale tutaj w niektórych przypadkach jest po prostu obawa o ich przyszłość, czy w ogóle one są w stanie dalej funkcjonować i realizować działalność tą operacyjną. Trochę mniej te bardziej wartościowe, większe podmioty z dużymi IP, z zespołami, z dokonaniami, ale ogólnie rzecz biorąc, te wyceny są względem tego, co się działo na, ostatnio na rynku, niskie. Drugi argument jest związany z tym, co się działo w ostatnim czasie. Ostatni rok, dwa lata, to był okres, w którym mieliśmy wysyp produkcji gier, które były produkowane albo których produkcja rozpoczęła się jeszcze w okresie pandemii. I tutaj, według danych Steam'a. One mówią o tym, że ten rok 2023, który jest już za nami, był absolutnie rekordowy pod względem liczby premier. Do graczy trafiło 14 451 produkcji. No, i to jest prawdopodobnie szczyt, no bo na ten moment z danych wynika, że ten rok 2024. Już nie będzie taki obfity, jeśli chodzi o premiery, on nie będzie też obfity, jeśli chodzi o duże premiery AAA-produkcji, więc to oznacza, że mamy z jednej strony mniejsze oczekiwania ze względu na te wyceny, które są niskie, a z drugiej strony konkurencja na rynku jest mniejsza i szansa na pozytywne zaskoczenie przebicie się jest dużo większa. No, i w kontekście tej spadającej konkurencji na rynku gamingowym warto poruszyć trzecią kwestię, którą jest no, nadchodzący wysyp, moim zdaniem, ważnych premier polskich gier. Jeszcze w tym roku do graczy trafi kilka bardzo ciekawych polskich produkcji. Oczywiście, zacznijmy może od 11 Beat Studios, które to studio w tym roku Pozytywnie zaskoczy graczy jeszcze dwoma premierami. Dwoma premierami, to jest najważniejsze, własnych produkcji, tak? czyli produkcji, które realizują w 100% samodzielnie i z których przychód w 100% trafia do spółki. Pierwsza produkcja no to jest oczywiście Frostpunk 2, premiera już w lipcu, pod koniec lipca. No, wydaje się, że murowany hit pytanie: jak duży? Kolejna produkcja to jest The Alters, trzeci kwartał tego roku. Pierwsze prezentacje zamkniętej tej gry już nastąpiły. Podobno jest bardzo dobry odbiór, więc Eleven Beat Studios w tym roku przeprowadzi dwie premiery bardzo ważne, zarówno z punktu widzenia potencjału komercyjnego tych produkcji, ale też finansowego, bo to są ich własne produkcje. Przede wszystkim Creepy Jar podkreśla, że, albo potwierdza cały czas, że pre, potencjalna premiera Star Rapture, czyli tego tytułu, który od dłuższego czasu realizują w formule Early Access, może nastąpić jeszcze w tym roku. Więc to też jest kolejny tytuł, który może. Pozytywnie zaskoczyć. Co prawda, gra zupełnie inna od ich wcześniejszej produkcji hitu Green Hella. No, ale yy, doświadczony zespół, budżet i yy, yy, rozwój tej produkcji sugeruje, że rzeczywiście to może być kolejny udany tytuł. Ciekawe wydarzenia mogą mieć miejsce też, yy, jeśli chodzi o yy, giełdowego Playwaya. Pamiętajmy o tym, że no, Beta testy trybu Coop do House Flippera 2 trwają. Spółka jakby komunikuje, że w drugim półroczu możliwa jest premiera trybu Coop w House Flipper 2. Przypominam, że to jest największy hit, jeśli chodzi o grupę Playway. No, druga, druga odsłona tytułu, równie dużym sukcesem jest jak pierwsza, więc powtarzalny. Tytuł, no i tutaj wprowadzona zostanie innowacja w postaci kopa, jak wiemy historycznie rzecz biorąc, w przypadku wielu spółek, wielu tytułów, to dawało bardzo duży wzrost sprzedaży yy, tytułów. No i to oczywiście może być potencjalnie kolejnym pozytywnym zaskoczeniem. Jeśli chodzi o polski gaming, w drodze jest yy, kilka premier, yy, Tytułów mniejszych studiów gamingowych, które może nie mają za sobą aż takich dokonania jak te wcześniejsze spółki, które wymieniłem, ale mimo wszystko mają ciekawe produkcje na horyzoncie. Oczywiście Movie Games i Drag Dealer Simulator 2 to jest jedna z ważnych premier Holstein. Odsunki również. Coś, co może trafić do graczy jeszcze w tym roku. No i oczywiście Japan jest Drift Master od Gaming Factory, który no podobno trafi do graczy w drugiej połowie tego roku. Połączenie tego zestawienia w postaci mniejszej konkurencji i nadchodzących ciekawych premier. Oraz tego, że no przez dłuższy czas sektor gamingowy był tani albo mocno przeceniony, sprawia, że widać powoli ożywienie już w tym sektorze gamingowym. Jeżeli popatrzymy oczywiście w długim terminie, no to ta sytuacja WIG-Gry, czyli tego indeksu skupiającego producentów gier z GPW wygląda źle, ale jeżeli już popatrzymy na taką perspektywę krótszą, miesiąc, dwa miesiące, no to ona nie wygląda tak y, tragicznie. Okazuje się, że WIG gry w perspektywie ostatnich dwóch miesięcy jest drugim najlepiej performującym indeksem na polskiej giełdzie. Tylko WIG Odzież z wiadomych powodów zyskał więcej na wartości 25%, ale WIG Gry jest na ponad 12% w perspektywie ostatnich dwóch miesięcy, więc to pokazuje, że te zainteresowanie tym sektorem rośnie. Tutaj z ciekawostek liderzy e, ostatnich wzrostów e, albo tej hossy, która trwa na giełdzie, czyli WIG banki, WIG nieruchomości, WIG budownictwo wypadają dużo, dużo pod tym względem słabiej, więc widać, że po prostu inwestorzy szukają nowych e, tematów inwestycyjnych. Oczywiście niewykluczone, że może mieć to jakiś związek z perspektywą e, zbliżających się Obniżek stóp procentowych. Wiemy o tym, że już Europejski Bank Centralny dokonał pierwszego cięcia stóp procentowych. Zaraz będzie to realizował najprawdopodobniej amerykański Fed. No i prędzej czy później obniżki stóp procentowych też zawitają na, na, w Polsce, I, i ta perspektywa oczywiście może sprzyjać tym sektorom, których zyski są oddalone w czasie. I mówiąc o Oddalonej perspektywie przejdźmy do piątego, moim zdaniem ważnego punktu, który sprawia, że te perspektywy przed polską branżą gamingową są pozytywne. No to jest postępująca konsolidacja branży w sektorze gier. Moja teza jest taka, że duże i sprawdzone spółki gamingowe, które mają solidne IP z zespołami. Do realizacji tych produkcji są dla zagranicznych, dużych koncernów gamingowych, nie wiem jak Microsoft, Sony czy Tencent, dużo więcej warte niż to, co wynika z prostych przepływów finansowych ze sprzedawanych ich gier. Takie spółki jak CD Projekt moim zdaniem są dużo więcej warte niż dzisiaj na giełdzie, gdyby doszło do potencjalnej transakcji ich przyjęcia. i ja tutaj stawiam taką tezę, że gdyby dzisiaj CD Projekt ogłosił przegląd opcji strategicznych, to od razu następnego dnia kurs akcji spółki wzrósłby kilkadziesiąt procent, a jeżeli doszłoby do short squeeze'u na akcjach, czyli tych wyciśnięcia tych wszystkich krótkich pozycji, które są Otwarte na, na, na spółce, no to może te wzrosty zbliżyłyby się nawet do 100%. Więc ten potencjał jest. Oczywiście CD-projekt nie jest na sprzedaż i to wielokrotnie już zarząd potwierdzał, ale pamiętajmy o tym, że on nie jest na sprzedaż dzisiaj. Jak to wygląda dzisiaj? Nie wiemy, jak sytuacja będzie za dwa, za trzy lata, za cztery. Może już po premierze Wiedźmina czwartego i kolejnej gry z Uniwersum Cyberpunka. To pamiętajmy o tym, że to się z czasem zmienia, i wraz ze zmianą tej perspektywy zmieniają się, e, Zmienia się też wycena w długim terminie danej spółki, więc to jest też ważny argument, który może sprzyjać tym wycenom. Ja bym to nawet rozszerzył, że tak naprawdę wszystkie. Polskie spółki gamingowe, którym coś się udaje, które mają już sprawdzone IP, które przeprowadziły drugą premierę swojego tytułu, które mają uznany zespół, sprawdzony w boju, jeśli chodzi o produkcję, mogą w najbliższym czasie być albo znaleźć się na celowniku do potencjalnego przejęcia. No bo takie historie już znamy na polskim rynku, głównie na rynku prywatnym, chociaż też były już transakcje publiczne, no ale Tencent, Flying Wild Hawk, no to są przykłady spółek, które tak naprawdę zbudowały pewną wartość i zostały przejęte przez zagraniczny podmiot. Podsumowując, wygląda na to, że sektor gamingowy ma najgorsze za sobą. Oczywiście te fluktuacje będą Postępować, no ale rynek się mocno wyczyścił. Za bardzo negatywnych informacji nie widać na horyzoncie, a jest szansa, że pojawi się kilka pozytywnych y, informacji. Chciałbym tutaj oczywiście też przestrzec przed jakimś hura optymizmem. Pamiętajmy o tym, że to cały czas jest bardzo trudny biznes cały czas yy, no, dość nieprzewidywalny. Ale mimo wszystko, patrząc case by case, porównując poszczególne spółki, jesteśmy w stanie wyselekcjonować podmioty, które mogą mieć potencjał pozytywnie zaskakiwać. A tak się jakoś w tej chwili składa, że ten potencjał mają zwłaszcza te największe spółki z tego sektora na polskiej giełdzie. Na koniec dajcie znać, które spółki z sektora gamingowego Wam się najbardziej podobają. Czy to jest 11-Bit Studios, czy to jest CD Projekt, a może Playway jest dla Was szczególnie interesujący. Dajcie znać, co Was interesuje i dajcie też znać, które podmioty z drugiej linii mogą pozytywnie zaskakiwać, bo pamiętajmy o tym, że tam doszło do największej przeceny, jeśli chodzi o wyceny rynkowe, no i pozytywne niespodzianki w tym drugim szeregu będą w najmocniejszym stopniu przekładać się na wzrost wycen na giełdzie.